Tak wiele mówi się o wypadku pani premier. No cóż, wszyscy, wielu z nas jest kierowcami, w związku z tym możecie sobie Państwo wyobrazić, jak to mogło wyglądać, jak to wygląda, bo pojazdy uprzywilejowane nieraz nas mijały, będą mijały i będą na naszej drodze. My również mamy czasami problem z podzielnością uwagi albo też z zauważeniem tego typu pojazdów, a już na pewno nie jedna osoba z nas miała wypadek w swoim życiu jako kierowca albo delikatną kolizję. W związku z tym ja powiem w ten sposób. Dla mnie druzgocącym jest fakt i sposób, w jaki opozycja czy osoby, które bardzo nie lubią Prawa i Sprawiedliwości, podchodzą do tej sytuacji. Dlatego, że drodzy Państwo, powiem w ten sposób. Nam nie przyszło do głowy poprzez naszą przyzwoitość, żeby w ten sposób brutalnie i nastawionym na wprowadzanie takiego chaosu w społeczeństwie i dzielenie nas na tych dobrych i złych, komentować jakikolwiek wypadek, który miał miejsce w poprzednich latach. Czy to był pan prezydent Komorowski, czy to był minister Sikorski, czy to jakikolwiek inny minister, po prostu, czy Miller, były premier, który miał poważny wypadek. Nam zależało, żeby te osoby doszły do zdrowia i żeby rzeczywiście takie wypadki się nie zdarzały, aczkolwiek jest to po prostu niemożliwe, dlatego że no, styl pracy, styl funkcjonowania i jeżeli my wypadku często nie spowodujemy, to czasami jest tak, że osoby inne potrafią go spowodować, nie z naszej winy, one się będą zdarzały. Ale nam nie przychodziło do głowy, żeby życzyć komuś śmierci albo jechać na miejsce wypadku i prowadzić swoje śledztwo, czy podważać pracę policjantów, borowców, kierowców boru, czy sam fakt, że gdzieś się przemieszczał prezydent albo minister. No nam się to po prostu nie mieściło w głowie. Natomiast dzisiaj, szanując internautów, ale widać upolitycznione akcje, które w tej chwili mają miejsce, między innymi zbieranie pieniędzy drodzy Państwo, i prowadzenie przez Platformę na miejscu wypadku swojego własnego śledztwa, to się po prostu nie mieści w głowie. Do czego myśmy dzisiaj doszli. Każdy na samochód może zbierać, ale wiemy, jaki jest kontekst. W związku z tym, jeżeli chcemy rzeczywiście, jeżeli ktoś chce dokładać do tego ogniska cały czas drewienka, żeby rzeczywiście szukać pola konfliktu w taki sposób, to ja mogę tylko współczuć poziomu osób, które w ten sposób chcą zaistnieć politycznie i denerwować właściwie społeczeństwo takimi akcjami. Nam również nie przyszło do głowy, a mamy własne doświadczenia w Sejmie i ja mam jeszcze w Senacie, żeby aresztować albo okupować mównicę sejmową czy senacką, a już w ogóle fotel marszałka Sejmu czy Senatu to już w ogóle. Rozumiem, że ja, której pan marszałek Borusewicz odmówił paszportu dyplomatycznego, który jest moją ochroną, który mi się należy, w momencie, gdy jechałam do Republiki Federalnej Niemiec na rozprawę z panią Steinbach i w momencie, gdy pan marszałek Borusewicz wołał na mnie Straż Marszałkowską, żeby mnie uspokoić, bo przecież jak to, ja ciągle zadaję jakieś pytania, to powinnam usiąść na fotelu marszałka w Senacie i okupować ten fotel marszałka do skutku. No to jest jakiś absurd, drodzy Państwo, że w taki sposób zablokowano właściwie pracę całego parlamentu. Całego, bo tu nawet nie o posłów Prawa i Sprawiedliwości chodzi, ale o sam fakt i jakby no, obraz funkcjonowania parlamentu. I tutaj nikt się nie martwił, jak my wyglądamy w oczach naszych koleżanek i kolegów w Unii Europejskiej. Tu ten argument w ogóle nie padał. W związku z tym, drodzy Państwo, dla mnie to było żenujące, a już w ogóle powiem w ten sposób. Z moich obserwacji, gdy cały dzień spędziłam na sali sejmowej, obserwując, jak się warta zmieniała przy mównicy. Oczywiście na pierwszy strzał szły panie,
po czym o określonej godzinie można było zresztą się zorientować, jaki to będzie czas, bo przecież wiadomości są w określonej godzinie. Wchodził pan Petru, który, prawda, rozstępowały się panie, wchodził, stawał w pierwszym rzędzie, brał przed siebie kartkę z oczywiście dotyczącą walki o wolne media. Jeszcze nawet takie znaczki nasze, prawda, znane nam z walki o demokrację i niepodległość Rzeczpospolitej nam. I my, to był, drodzy Państwo, śmiech przez łzy, ale odliczaliśmy 10, 9, 8, aż do zera, do wyjścia na antenę, tak? W związku z tym przekaz medialny się kończył, panowie wychodzili i wracali za jakiś czas. Już nie mówiąc o tym, że na posterunku nie potrafili pozostać, tylko opisywaną znaną wycieczkę zaplanowali, prawda, gdzie zdjęcia obiegły całą Polskę, pana Petru z koleżanką. W związku z tym, no ja nie będę tego komentować, tylko wspominam, bo jak już tak się porównuje i się dba o dobry wizerunek w Unii Europejskiej, to trzeba się uderzyć we własne piersi. Ci, którzy nas tak krytykują, niech sami naprawdę podsumują swoje działania. Już nie